piątek, 15 marca, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, zapraszam. W czwartek zakończyła się rejestracja kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów. W niektórych miastach wybór będzie bardzo duży, w innych dość skromny. Od dzisiaj kampania wyborcza wkracza w kolejny etap. Niektórzy kandydaci rozpoczęli go mocnym akcentem, uzyskując poparcie znanych polityków. Paweł Jędrusik. Maciej Gramatyka, który teraz pełni obowiązki prezydenta Tychów, chce nim zostać na stałe. Poparcia udzielili mu dziś m.in. profesor Jerzy Buzek, politycy Koalicji Obywatelskiej oraz wieloletni prezydent Tychów, a obecnie senator Andrzej Dziuba. Jestem przekonany, że będzie to w dużym stopniu kontynuacja, a może jeszcze dodatkowe atrybuty na następne lata, jeśli chodzi o to, co działo się w Tychach dotąd. Bo to samo zapowiada kandydat, że chodzi o kontynuację rządów Andrzeja Dziuby, którego Gramatyka był zastępcą. To jest sztafeta, to jest przekazywanie pałeczki, to jest kontynuacja dobrych pomysłów, które zostały zapoczątkowane, bo Tychy nie potrzebują rewolucji. Tychy potrzebują stabilnego, zrównoważonego rozwoju i takiego rozwoju dla Tychów będę chciał. Maciej Gramatyka będzie miał czterech rywali. To Marek Niedbał, Dariusz Węcepel, Sławomir Wróbel i Mateusz Śmiglewski. W Katowicach kandydatów jest pięciu. To obecny prezydent Marcin Krupa, Jacek Budniok, Leszek Piechota, Marek Strzałkowski, a także radny Dawid Durał, którego popiera m.in. partia Razem. W Katowicach idą wspólnie Razem, Polska 2050 i aktywiści miejscy. Idą wspólnie do Rady Miasta z Dawidem Durałem, niezależnym radnym, głosem, który upominał się przez lata o zieloną politykę tu w Katowicach, idą po zmianę. Durał dziś skupia się na polityce proekologicznej i przytacza przykłady głosowań w Radzie Miasta. Opowiem wam o dwóch głosowaniach. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego Las Bukowy w Murskach oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania stanu alarmu klimatycznego. Proszę zobaczyć, za głosowało 11 osób, byłem to ja i Koalicja Obywatelska, wtedy jeszcze opozycja. Przeciw radni pana prezydenta i PiS. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania stanu alarmu klimatycznego za tylko jedna osoba. Byłem to ja. W śląskich i zagłębiowskich miastach liczba kandydatów mocno się różni. Przykładowo w Zabrzu jest ich siedmioro. Równie dużo jest chętnych do objęcia stanowiska prezydenta Mysłowic. Pięć osób będzie rywalizować o głosy w Gliwicach, gdzie o reelekcję nie będzie ubiegał się Adam Neumann. Z kolei w Świętochłowicach dojdzie do starcia obecnego prezydenta z byłym, a także ich zastępców. Na drugim biegunie znajduje się Sosnowiec, w którym Arkadiusz Chęciński będzie miał tylko dwoje kontrkandydatów. W Chorzowie mieszkańcy też będą wybierać spośród trzech kandydatów. Chociaż się zarejestrowali, to wcale nie jest powiedziane, że ostatecznie wszyscy kandydaci wystartują, bo można się jeszcze rozmyślić. Jest skreślenie kandydata i teraz w zależności od tego, w którym momencie ono nastąpi, to albo to będzie skreślenie przed wydrukiem kart, jeżeli jeszcze nie został uruchomiony wydruk kart, albo skreślenie po wydruku, jeżeli już ten kandydat będzie na karcie. A później skreślać będziemy my, wyborcy, krzyżykiem na kartce już 7 kwietnia. Zaprojektowane przez niego budynki mijamy codziennie i może nawet nie zwracamy na nie uwagi. Domy handlowe na katowickim rynku, Biblioteka Śląska czy osiedle Paderewskiego to wizja jednego z najwybitniejszych architektów, którzy kształtowali wygląd Katowic w epoce PRL-u. Jurand Jarecki zmarł w wieku 92 lat. Łukasz Kądziołka. Dawniej jeden z najnowocześniejszych domów towarowych w całej Polsce. Jeden z pierwszych takich budynków, gdzie na tylu kondygnacjach, bo cztery piętra handlowe i na wszystkie docierały, oprócz windy dla klientów, oprócz klatek schodowych, również biegi schodów ruchomych. Dzisiaj dom handlowy Skarbek nadal przyciąga klientów, choć w przyszłym roku skończy już 50 lat. Jego twórca zaledwie parę miesięcy temu skończył 92. Jurand Jarecki zmarł w nocy z 13 na 14 marca. To jeden z nestorów polskiej architektury i twórca ikonicznych budynków z okresu PRL. Moim ostatnim takim dziełem to jest właśnie Biblioteka Śląska, w 98 roku oddana. Czasami jego wizja wykraczała poza aktualne możliwości. Ta łuska pokrywająca elewację skarbka nie miała tak wyglądać. Jurand Jarecki miał inny pomysł na elewację. Miała to być elewacja projektowana indywidualnie. Swoje prace przekazał Instytutowi Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. On miał idealny porządek. Miał wspaniały charakter pisma, kaligrafię, poza tym świetnie rysował, więc to wszystko
było w odpowiedniej szufladzie, ponumerowane. Czas spędzał nie tylko w pracowni. Z okresu, w którym mieszkał w Zakopanem, pozostała mu miłość do gór i narciarstwa. To był i sportowiec, i o takiej góralskiej duszy. No i architekt pełen polotu, pełen wizji. Architekt był też długo aktywny zawodowo. Jeszcze kilka lat temu konsultował wymianę łusek zdobiących skarbek. Potrafił, że tak powiem, trzymać się swojej wersji i swoich rozwiązań i je forsować, ale na tyle elastycznie, że zawsze udawało się dojść do kompromisu. Jednak jako twórca dał się poznać z tej bezkompromisowej strony. Wykorzystywanie na pewno zawsze współczesnych technologii. Przecież te budynki, które tworzył Jurand, one w detalu i w wykorzystaniu różnych technologii były pionierskie. Widzimy łuskę na skarbku, tak? To jest rozwiązanie, którego no nigdzie nie było indziej w Polsce, sprowadzane specjalnie z zagranicy, z Francji. Pogrzeb Juranda Jareckiego odbędzie się w środę 20 marca na cmentarzu komunalnym przy ulicy Murckowskiej w Katowicach. Walczący o utrzymanie ruch Chorzów kontra mający wciąż szansę na europejskie puchary Górnik Zabrze. W sobotę śląskie derby na Stadionie Śląskim. Mecz może obejrzeć prawie 40 tysięcy widzów. Ci, którzy na mecz nie pójdą, też zauważą, że się odbywa, bo na drogach będą utrudnienia w ruchu. Paweł Jędrusik. Ruch Chorzów niedawno wygrał pierwszy od dawna mecz w Ekstraklasie. Nadal jednak jest jednym z głównych kandydatów do spadku. Kolejna okazja do zdobycia punktów już w sobotę. Oczywiście jest skupienie, jest dobra praca, jest determinacja na treningach. Dla nas było najważniejsze wrócić jak najszybciej do treningów po ostatnim weekendzie i przygotować się, no tak jak mówiliśmy, no, piłkarskie święto. Myślę, że każdy zawodnik czy nawet trener chciałby być dzisiaj na naszym miejscu i uczestniczyć w takim pięknym spektaklu. Górnik Zabrze jest w bardziej komfortowej sytuacji, bo spadek mu nie grozi, a przy odrobinie szczęścia może nawet powalczyć o europejskie puchary. Do trzeciego w tabeli Rakowa Zabrzanie tracą 7 punktów. Przyjeżdżamy tu w sobotę, żeby wygrać i potem jest następny mecz w kolejki. I sezon jest długi, nie jest tylko 2, 3, 4 mecze, tylko jest cały sezon i trzeba walczyć o swoje. I takie też mam podejście i wiem, co to znaczy derby, bo jak mówiłem, już dużo derby grałem i w sobotę będzie kolejne. A o tym, że będzie to piłkarskie święto, świadczy już liczba sprzedanych biletów. Tylko do południa w piątek sprzedano ponad 32 tysiące wejściówek. Limit to 38 tysięcy. Mecz obejrzy ponad 2 tysiące kibiców Górnika. Organizacja spotkania będzie się wiązać z utrudnieniami w ruchu, nie tylko w najbliższej okolicy Stadionu Śląskiego. Pierwsze utrudnienia mogą już wystąpić o 13:00. Będziemy się przygotowywać do tego dużego wydarzenia, dlatego też wiele ulic zmieni się ich organizacja ruchu. Na niektórych nie będzie można parkować samochodów tam, gdzie można to było robić do tej pory. Utrudnienia będą dotyczyły m.in. ulicy Parkowej czy Katowickiej w Chorzowie. Ruch może być też wstrzymywany na ulicach Rynek, Kościuszki, Parkowej, a także w Katowicach w rejonie ulicy Złotej. Czepek to już ich tradycyjny symbol i choć dziś w praktyce elementem stroju pielęgniarki już nie jest, dla studentów pielęgniarstwa wciąż odgrywa duże znaczenie. Biały czepek to pierwszy stopień zawodowego wtajemniczenia. Swoje czepki odebrali dziś przyszli pielęgniarze i pielęgniarki z Akademii Śląskiej w Katowicach. Fatima Arlińska. Dziś czepek stanowi wyłącznie element stroju galowego pielęgniarki. Dawniej miał informować o stopniu zaawansowania zawodowego. I choć dziś to wyłącznie symbol, dla tych, którzy przyjmują czepek po raz pierwszy, to często duże przeżycie. To jest taka tradycja, nie? Kiedyś pielęgniarki chodziły w czepkach, to jest coś pięknego i bardzo się cieszę, że mogę być uczestnikiem tego wydarzenia. Pracuję w szpitalu jako technik sterylizacji medycznej przy instrumentach medycznych i tak mnie fascynowało, jak te narzędzia są używane. I moja oddziałowa popchnęła mnie do tego, żebym studiowała pielęgniarstwo. Dziś swój biały czepek w Akademii Śląskiej przyjęło 200 studentów drugiego roku pielęgniarstwa. Dawniej wraz z awansowaniem w zdobywaniu wiedzy pielęgniarkom i pielęgniarzom przydzielano czepek z paskiem pionowym 2, a potem 3. Ostatni był czepek z paskiem poprzecznym. Czepkowanie tym białym czepkiem, który dzisiaj otrzymają nasi studenci, to symbol takiej pokory i takiego wprowadzenia w ten pierwszy etap zawodu. To, kiedy studenci poznają najważniejsze zagadnienia związane właśnie z pielęgniarstwem i kiedy są przygotowani na to, żeby wkroczyć do placówek.
czepki pielęgniarskie symbolizują również pomoc niesioną pacjentom. W zawodzie tym bardzo ważny jest profesjonalizm, ale nie tylko. Przede wszystkim empatia i troska są to elementy nieocenione dla nas wszystkich, bo każdy z nas może zostać pacjentem. W Akademii Śląskiej pielęgniarstwo studiuje obecnie około 800 osób. Od najbliższej niedzieli aż do końca kwietnia w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu będzie można oglądać wystawę pisanek. Prace przygotowali kroszonkarze z miast całego województwa. Jajka zostały ozdobione 4 różnymi technikami. Fatima Orlińska. Kroszonki, czyli charakterystyczne dla Górnego Śląska pisanki, znów można oglądać na wystawie w Bytomskim Muzeum. Te tradycyjne malowane są w jednym kolorze, a na zabarwionej skorupce specjalnym narzędziem wyskrobuje się wzory. Na wystawie można zobaczyć prawie 200 pisanek. Do artystycznych zdobień stosuje się jaja kurze i gęsie. Warto zaznaczyć, że było 11 debiutantów, z czego wśród tych debiutantów były bardzo wysokie poziomy, bo aż 2 debiutantów otrzymało nagrody i to pierwsze miejsca. Prace były oddawane w 4 kategoriach. Technika rytownicza, czyli jajka drapane, technika malowania woskiem i inne techniki tradycyjne. Tutaj w tym mieści się przede wszystkim oklejanie sitowiem, ale też wytrawianie kwasem i techniki nowatorskie. Wśród pisanek znalazły się również takie, które wyglądem przypominają wycięte z papieru. Okazuje się, że dobrze przygotowana wcześniej skorupka jest w stanie wytrzymać nawet najbardziej precyzyjne cięcie. Tradycja przygotowywania pisanek przed Wielkanocą sięga 200 lat wstecz, a kiedyś zajmowały się tym wyłącznie kobiety. Dawniej na Śląsku pisanki wykorzystywano również do zabawy. Teraz dzieci w dzisiejszych czasach szukają prezentu gdzieś w domu czy w ogródku od zajączka. Zwykle są to czekoladowe jajka. Dawniej właśnie znajdowały normalne pisanki albo też były bitwy na jajka. Jajka zderzały się ze sobą. Ten, który miał najsilniejsze, najtwardsze jajko, wygrywał. Albo walatka, czyli wyścigi jajek. Budowano czy usypywano górkę, taki kopiec z gliny czy z ziemi, a na niej jajka staczały się i te, które najdalej się dokulało, no to wygrywała ta osoba, do której należało to jajko. W podobnych zabawach będzie można wziąć udział w chorzowskim skansenie w Niedzielę Palmową. Ciesząca się popularnością wystawa kroszonek w Muzeum w Bytomiu dostępna będzie do 30 kwietnia. Taki był piątek w informacjach. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.